8. Sobota bergerów Oto rodzina bergerów: Eryk, Karolina i ich synowie, Tilo i Tomek. Eryk jest z Niemiec, a jego żona Karolina z Polski. Jest sobota, a rodzina bergerów ma dużo rzeczy do zrobienia. Niestety, Eryk nie czuje się dobrze. Wczoraj po pracy poszedł z kolegami do baru. Wrócił do domu późno. Teraz jest zmęczony i niewyspany. Najpierw musi pojechać z synami do klubu sportowego na trening piłki nożnej. Tilo i Tomek grają w piłkę, a w tym samym czasie Eryk i Karolina jadą do szkoły językowej. Eryk uczy się języka polskiego, a Karolina języka niemieckiego. W grupie Eryka są cztery osoby: Estelle z Francji, Liam z Irlandii, Tarik z Maroka. I Gabija z Litwy. Ich nauczycielka Emilia jest oczywiście z Polski. Kurs jest w każdą sobotę, trwa od 10 do 12, od września do grudnia. Eryk lubi te lekcje, bo żeby uczyć się polskiego potrzebuje ciszy, spokoju i koncentracji. W soboty ma dużo wolnego czasu, a grupa jest mała. Eryk nie lubi gramatyki, najbardziej nie lubi polskich przypadków. Ale chętnie używa nowych słów. Często szuka nowych konstrukcji w słowniku. Korzysta ze słownika online albo aplikacji. Nie lubi tradycyjnych ćwiczeń. Brakuje mu praktyki, bo w domu Karolina nie chce rozmawiać z nim po polsku. Ona chce ćwiczyć swój niemiecki. Po kursie, Erik i Karolina wracają do klubu sportowego, żeby odebrać Tilo i Tomka. Jadą na lunch do ulubionej restauracji. A potem idą do kina albo do parku linowego. Często dzwonią też do rodziców Eryka. Oni mieszkają w Berlinie. Wieczorem cała rodzina korzysta z sauny. Potem Eryk może zrobić pracę domową z języka polskiego. Bergerowie lubią soboty: bez telefonów z pracy, maili i hałasu.